Okej, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was coś bardzo fajnego i specjalnego, bo znowu dziewczyna odpali kamerkę i będzie to z poprzedniego odcinka dziewczyna. Już wam pokazuję. Będzie to ta dziewczyna, dodała nowe fotki w ogóle, tak wygląda, no. My ją dobrze znamy, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to dobrze ją znacie i dzisiaj sobie kupimy ją jeszcze raz, bo ona, wiecie, odpali kamerkę, nawet spoko się z nią rozmawiało i widzę, że fajnie ją odebraliście. Więc kupimy dzisiaj sobie ją jeszcze raz. No, nie jest zła, jest naprawdę ładną dziewczyną, tak jak powiedziałem. Ale zrobiłem sobie lekki research jej działalności w internecie i znalazłem jej Twitcha. Okazuje się, że nasza piękna koleżanka streamuje na Twitchu. Tak wygląda jej profil, to jest Lia de Kitsune. To jest ona? Czekaj, to jest na pewno ona? Aż kamerka mi spadła. Tak, dobra, jak widzicie, to jest ona, no bo poznajemy jej stanowisko, co nie? W ogóle gdzie ona poszła? Herbaty chciała się napić, poszła sobie gdzieś. Pokazuję wam to nie bez powodu, bo jeśli okaże się, że ona często sobie streamuje, nie wiem, popytamy ją w dzisiejszym odcinku, to ja też założyłem sobie kanał na Kiku. Tak wygląda moje konto, to jest 3kaza i mam nadzieję, że widzimy się na Kiku, za niedługo odpalę streama, ale zaobserwujcie sobie ten profil. A my idziemy do tej dziewczyny, ja już przed odcinkiem z nią pisałem, więc wiem, że będzie dostępna. Idziemy do niej zadzwonić na Discordzie. Siema. Co ty dzisiaj taka... Ładnie ubrana jesteś. Przygotowałaś się przed tym? Teraz sobie zrobiłam nawet taki makijaż, żeby poszło. No, taki niebieski. A ty grasz na tym Only RPC ostatnio? No, dopiero włączyłam. No. A gdzie będziemy grać? Zanim Waves wystartuje, no to musimy na tych, kurwa, innych serwerkach pograć. Waves? 28 czerwca. A ja w ogóle widziałem, że ty streamujesz na Twitchu. Tak, gdzie widziałeś? No, znalazłem twój profil. Sobie oglądałem, grasz w jakieś horrory, nie? No, na razie gram w horrory. Czasem tam w lolka zagram. Fajwema nie chcę grać? Na streamach mogę zagrać. Tylko to wie, tam wiesz, tam N-wordy i P-wordy pewnie by ci gadali, nie? No i co, wtedy to się nie da z tym zrobić, nie? Bo ja tam jestem noobem na razie. A często streamujesz, czy nie? Streamuję tylko co tak czas mam. W czwartki, w soboty. Dobra, to idziemy chyba na Only RP, nie? No, ja już jestem. Gdzieś około 40 minut robiłam tą postać. Co ty zrobiłeś sobie nową postać? Poprawiłam tą, co była. A skąd miałaś skina? A zapytałam cię, czy jakiś frajer mi da. Serio? No. Ej, to ty już ogarniasz. No już autko mam. Auto masz już? No. Skąd? Jakiś mechanik mi ogarnął. No to wystarczy być kobietą, nie? Nie boisz się gadać z ludźmi i to jest właśnie fajne, że nie jesteś cipką taką. Fajnie będzie, jak będziemy grać w RP, nie? Faktycznie na serwerze roleplay, czyli na przykład na Wavesie jak będzie, bo to będzie zupełnie coś innego. Inny feedback z 5M'a niż na Only, nie? Bo Only to jest stricte do strzelania się. Jesteś, ale masz postać. Ej, nie wyglądasz w końcu jak łysy troll, nie? No ładna, nie? No ładna, ładna. A potem ci pokażę moje auto. O właśnie, to jedźmy, bo ty masz limitkę pewnie, nie? Nie wiem. Wyciągnij tę limitkę. Ja sobie... O. Skąd ty masz takie auto? Może być? No może być. I to ktoś ci za darmo, za frajer ci dał? No. Ja zawsze mówiłem, że dziewczyny mają łatwiej w życiu. Czy ty jako dziewczyna możesz potwierdzić to? W jednych aspektach może tak, ale musisz rodzić, okres masz i inne rzeczy. No ale dobra, no ale dziewczyny bez... zawsze usprawiedliwiają sobie to okresem, nie? Że mają okres, tylko, to mają ciężej w życiu. Nie tylko. No, rodzenie jeszcze mogę zrozumieć, no bo rodzenie faktycznie, jak gdybym był dziewczyną, to nie wiem, czy bym się skusił na rodzenie, bo jest to podobno największy ból, jaki się dozna w życiu. Podobno gorsze jest płonięcie żywcem. No, ale to takie mówimy już aspekty, które są drastyczne, nie? A, rodzenie nie jest drastyczne. No, ale okres to ja na przykład też mam okres, no i co, i płakać? To masz? Mam okres, mam. Psychiczny chyba. Podejdź się. Chodź, nie. Będziemy... Kurwa, nie mam... Nie, muszę wyciągnąć kamę, co ja robię? Kurwa, ale... No człowieku, ja wysiadam za... Po co ty się wbijasz... O, po co ty się wbijasz tam, gdzie jest milion osób? Poddaj się. No i chodź. Czekaj. Dawaj. Ja go zabiłem, ale no prawie. No ale teraz trochę mi szybciej... Już mi trochę szybciej idzie wychodzenie i później się No. Bardzo dobrze ci idzie. Poddaj się. O, już kolejny nas poddaje, widzisz? O nie,
Dawaj, dawaj. Leży, o, leży, leży. Dobra. Weź go jakoś zajmij, żebym ja mogła, żebym ja miała czas sobie nie. naszykować broń. Lewa, prawa, lewa. Jeszcze trochę i ty będziesz roleplayowcem, bo bojówkarzem to ty na pewno nie zostaniesz, ale roleplayowcem mi się wydaje, że zostaniesz. I po odcinkach wydaje mi się, że będziesz grała na przykład na Wavesie czy gdzieś. Wczoraj trochę autem pojeździłam. Ty teraz kogoś poddasz. Ja się boję. O, o, poddali nas oni. Chodź. O, o, szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Ich trzech gdzie? Jest, nie? Kurwa, zginąłem. Ja pierdolę. Na bitce stoisz. Poczekaj, ja nie mam przeładowanej broni. Odezwij się, kochanie. Nie, o, nie odzywam się do niego, chciałam powiedzieć, ale... Mówiłeś, że jesteś baba z Jutem, czy to prawda? Tak. Poddaje nas jakiś frajer, chodź. A ciebie nie... Czy jesteś w aucie? Poczekaj. No kurwa, no! To ta gra jest... Kurwa! No, ale o dziwo, jak... Kiedy ja grałam? Wczoraj chyba? To za dużo osób nie strzelało do mnie. No nie, no z dwóch frajerów było. No bo ty jesteś lasko, to wiadomo, że będę wolał do ciebie konia wali niż strzelać, nie? 3-4, tak. Biegniemy do tyłu i się po prostu strzelamy, dobra? Do tyłu biegniemy? To 3-4, start, no. No zabij mnie, ja będę dam ci fory. Ale nie możesz stawać, nie musisz cały czas chodzić, bo jak staniesz, to jesteś łatwym celem. Ale... To nie jest takie łatwe. Czekaj, ja sobie muszę gdzieś pobiegnąć dalej. No tak na bitce nie będziesz mogła robić. Ej, a strzeliłam w ogóle chociaż w ciebie raz? Tak, trafiłaś we mnie raz. Mhm. A to jest unlimited? Czy zabijam cię? Zabijasz mnie, jak we mnie trafiasz, tylko w głowę od razu zabijasz, nie? A w ciało to... w głowę to... to na pewno ja trafię. Nie mam takiej mocy możliwości. Ej, kurwa, o, zabiję cię w końcu. O. Tego. Podaj się. No, poddałaś go. Czekaj. O, będziesz strzelał, jest. O kurwa, jestem za blisko. Padłaś? Tak. Leży. A was nie pojebało? Czemu nas nie pojebało? Bierz to auto i spierdalaj. Dupę. Wypierdalaj są. To są takie toksik ludzie. Dobrze. Toksik? To tutaj są dzieci i nie tylko toksik, w ogóle jakieś dziwne. Na szybko. Jaki pies? Drugi raz leży. Co za pies? Zamknij pies. Dawaj go, kurwa. Kurwa. To jest ten, co za tobą, to nie on. Pies. Za tobą. A, poczekaj, jest blisko! Aż zezo zaraz zostanę od tego. Uciekł. A jak ogólnie oceniasz 5M'a, jak, bo pierwszy raz w sumie, no tak drugi raz już grasz jak to go oceniasz? Pierwszy raz to mi się nie podobało. Na drugi raz, no to jak to już tak sobie pograłam sama, już lepiej. Na 10 dałabym takie 7. Dobra, a mogę ja poprowadzić? O kurwa. No stąd, ale akurat wjechałeś w takie miejsce, gdzie... O kurwa. Ej! A jak chcesz to zrobić autem? Jak nic się nie, autem, nic się nie stanie, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Dobra. Nie przeżylibyśmy tego. No kurwa, no jakieś rurki tu leżą. Krewem. No i koniec jazdy. Nie, tam nie było auta. O, podał nas. Dobra. Czekaj, posuń się najpierw. Kurwa, on ma jakieś lagi. To nie, znowu to zrobiłam. Na T-Mobile'u, na pier... Ej, czy się nie kłócaj, tylko strzelaj! Ej, on mnie nie widzi. On myśli, że ja jestem potem. No to strzelaj. Bo jestem trochę. Kurwa. Mi się wydaje, że ja strzeliłam do niego. Ja zginąłem. On wie, że ja jestem botem. On mnie zaraz zabije. Ej, strzeliłam. O kurwa. Skaza. Łapy daje. Dlaczego łapy? Ej, ty grasz na głośnikach, kurwa. Nie gram. Grasz na głośnika. Nie. No jak mnie przecież słyszę? Ha, gra na głośnika. Co to znaczy? Dobra. Że nie na słuchawkach, tak? No, myślałem, gra na głośnikach. Przestańcie mnie poddawać już. Poddaj się. Kurwa mać. No, na napad, kurwa. Kocham cię. Dobra, strzelajcie się. Ej, ja nie mogę mu w głowę.
Dobrze! Dobrze! Mogę z wami nagrywać odcinek? Co? Mogę z wami nagrywać odcinek? Z auto dwuosobowe. Nie, to jest czwórka. Aha. Ale cię... Dobra, teraz musisz powiedzieć, co mają widzowie napisać, abym przypiął im serduszko, bo wszystkim szybne serduszko, jak napiszą coś, co ty powiesz. Jakiś komentarz muszą napisać. Muszą napisać lis. To jak napiszą lis, to przypnę im wszystkim serduszko. Pa!